Cześć! Jesteśmy już na prostej finiszowej. Do złożenia rowerów w kupę brakuje mi dosłownie kilku elementów. Na szczęście jesteśmy dzisiaj w Centrum Rowerowe.pl, największym sklepie rowerowym w Polsce, który pomaga złożyć mi mój pierwszy customowy gravel. Czołówka! Zamówione przeze mnie elementy czekają w strefie Click and Collect. I tutaj ciekawostka, bo Gravel Maxela to rower, który złożymy w dwóch specyfikacjach. Pierwszej sprinterskiej, chociaż tutaj 200 oznacza raczej kilometry niż metry, i drugiej wyprawowej. A druga będzie cięższa i wygodniejsza. Będzie miała inne siodełko, sztyce z dropper postem i kilka wyprawowych gadżetów. Dzisiaj zajmiemy się tą pierwszą. Cześć Michał. Cześć. Masz coś dla mnie? Tak, mam paczuszkę. Proszę bardzo. Dzięki. Nie przeszkadzam ci. Otwieramy. Wiecie co? Chodźcie ze mną. Siodełko. W tym temacie stawiam na szosowego klasyka. Physic Argo 00. Bardzo lekkie. Waży tylko 139 gram i jest wykonane w całości z włókna węglowego. Lekkie siodło to i lekka sztyca. Stawiam na brytyjskiego Hope'a. 100% karbonowa, świetne wykonanie. Bardzo lekka i ładna. Kiedyś w życiu nie pomyślałbym, że do roweru z barankiem zamontuję dzwonek. Dzisiaj wybrałem Knoga. Zresztą zobaczcie, jak on wygląda. Rowerowa biżuteria. A jak biżuteria, to ten kapsel od Garbaruka. Musi powodować, że wykorzystuje się cały mięsień. Nie można jechać tak, bo zaczynałem puchnąć mięśnie, a nie wykorzystuje się tej mocy. Czyli kawałek krótko przed wyprostem, czy rzeczywiście musi być jakby... nie może być całkowicie na wprost, tak? Ta metoda, którą pokazaliśmy, to jest taka bardzo, bardzo prymitywna, ale stosowana wiele lat temu przez doświadczonych trenerów. Okay. Mówi o tym, że noga... w zwisie powinna delikatnie tak ocierać o pedał i wtedy będzie w miarę ok. I tak ustawiamy, a później... A jak ustawiacie kierownicę? To już chłopaki, a ja idę nagrywać dalej. Dobra, dziękuję. Jeżeli rower ma być legalny, to musi być też dobrze oświetlony. W tym temacie stawiam na Knoga, jedna z największych lampek na rynku. 2000 lumenów, a przy tym bardzo elegancka. Z tyłu wybrałem mniejszą wersję. 330 stopni światła gwarantuje bardzo dużo bezpieczeństwa. Owinka. Klasyk, choć w gravelowym wydaniu. Grubsza, lepszy klej, idealna. Koszyk na bidon, a właściwie 3 sztuki. Elite T-Race Carbon. Po zamontowaniu go w ramę, jego kształt przypomina literkę T. Fajny, elegancki element. 3 sztuki. 1, 2 i 3. Nieźle. Support Cane Click. Nie znam się na tym. Co myślisz? My się znamy i ja myślę, że jest zajebisty, bo jest metalowy, jest fajny i przede wszystkim tu ma dużo miejsca na kabelki, więc sobie ładnie to poutykasz i ma duże łożyska, więc fajne będą w serwisowaniu i się nie będą zapychać. Moim zdaniem fajne. W najmniejszej strefie Centrum Rowerowego.pl pokażę wam najmniejszą rzecz, którą zamówiłem. To pompka Lezyna. W całości wykonana z aluminium obrabianego maszyną. Bardzo lekka, mieści się w kieszeni. A raczej awaryjna.
ale jestem nakręcony. To dlatego, że nie mogę się już doczekać składania mojego roweru. No to już za tydzień, dlatego subskrybuj ten kanał, jeżeli nie chcesz tego przegapić. A jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, kliknij łapkę do góry. Cześć!